Siemanko, z tej strony Patryk25. Witam Was w kolejnym vlogu, takim podwórkowym vlogu. Dzisiaj mamy 6 marzec. Piękna pogoda, słonko świeci. I gdybym miał nawóz, to już bym dawno pojechał go rozsiać. No ale nawóz będzie w piątek, więc w sobotę ruszamy z nawozem. Siewka przygotowana. Mała modernizacja wyszła, bo plastikowe łopatki się połamały. Więc robiliśmy dzisiaj nowe, metalowe. Teraz można kamienie rozrzucać. Zatora też wyprowadziłem. Trzeba go trochę posprzątać, szyby umyć, bo jednak wiosna idzie, będzie dużo pracy, a z takimi szybami się dobrze nie pracuje. Trzeba go trochę wysprzątać, bo tu jest tyle kurzu, że... No, żeby się po prostu przyjemniej jeździło. Elektryka. Padł mi przerywnik od kierunków. Już kupiłem, muszę założyć. No i tutaj pozaspawywać te dziury, bo tutaj powycinałem do sprzęgła, żeby się dostać w ogóle. Porobić takie rzeczy. Lampy tak samo. Myślałem na początku, że tutaj się coś stało z kierunkiem, a to jednak przerywnik pękł. Znaczy pękł, zepsuł się. No i teraz tutaj musimy pozakładać to wszystko. Gniazdo mi się wyrwało. Jak jechałem dwukółką, cofałem, kabel mi wyrwał gniazdo. I teraz tylko jest pozycja póki co. Trzeba wziąć miernik, dojść co do czego. Porobić w tym zatorku. No i co jeszcze? Umyć go. To jest podstawowa rzecz. Tutaj tak samo jest wycięte. O, mam do Was pytanie. Zepsuł mi się, nie pokazuje mi licznik paliwa, ile jest w zbiorniku paliwa. Pytanie do Was. Jaka może być tego przyczyna? Zbiornik w tym momencie powinien być pusty, bo ledwo mi odpalił. A pokazuje cały czas pełny zbiornik. Jeżeli miał ktoś taką sytuację, bo tu jest tylko ten kabelek idzie, tak jakby od zbiornika, ten żółty, i nie mam pojęcia, czy tam się coś odpięło, czy coś, no bo żeby tam teraz dojść, to trzeba by tutaj wciąć dziurę i zobaczyć. Zbiornika raczej nie będę zdejmował. Tutaj jest wszystko podpięte, ten żółty kabel jest podpięty tam, gdzie powinien być. Nie wiem, czy to jest ten kabel, czy są jeszcze jakieś inne, no ale nie pokazuje mi stanu zbiorniku. Jedziemy się z nawóz! Tata jedzie przede mną, wszystko jadę z nawozem! Jedziemy siać palę plosa na Księżyco. Jedziemy na dwa ciągniki, pole daleko dość. Także dzisiaj akcja na pełnej. Czwóreczka, nikt nie jedzie. Tutaj ten tajemniczy zakręt. Wysypisko śmieci, powiem Wam tak, mnie ludzie skurwiają. Zobaczcie, co się dzieje. Tylko zobaczcie. Przyjeżdżają i normalnie stoi samochód, nagle drzwi otwarte, jedź, śmieci wyrzucone z głowy mają, nie? Zobaczcie, droga gminna. Droga, która kiedyś dla rolników była jedyną drogą, która była na pole. Zobaczcie, worki ze śmieciami leżą. Worki ze śmieciami, butelki, puszki i wszystko. Ludzie nic nie dbają, naprawdę nic. Jak widzicie, jesteśmy na polu z Księżycem. Rozsiewamy nawóz, saletrosan 2, saletrosan 26. Powiem Wam, że ma bardzo gruby granulat. Bardzo gruby granulat ma i naprawdę, żeby ustawić siewkę, trochę musiałem wykonać prób. Nawet polipowkę się je zawsze na 2,5, a przy tym granulacie jest prawie 3,5 ustawiona siewka. I jak na moje oko, to jeszcze za mało sieje, za mało rzuca. No ale zobaczymy, ile zostanie. Jak zostanie, to się będzie robić poprawkę najwyżej. To pole ma około hektar. Powinienem wysiać salutką siewkę, tyle ile miałem załadowaną,
Tyle powinien wysiać, zobaczymy ile wysiejemy. Niby leci grubo, a tak naprawdę... Tak jak się okiem patrzy, to jakoś słabo leci. Nie wiem od czego to zależy, naprawdę nie wiem. No i co, to już jest moje czwarte pole, które sieje. Na dzisiaj ostatnie, bo zaraz będzie ciemno. Jutro piątek skończymy. I tylko teraz czekać, jak aż będzie rosło. Sobota rano, 8 rano. Lecimy sobie z nawozem na przężytą zimę. Siejemy salę Trosan 26. Zobaczcie, ładnie wygląda. Jestem już na ostatnim polu. Stwierdziłem, że nagram tutaj vloga, gdyż bardzo wieje. A tutaj są drzewa dookoła, więc tego wiatru aż tak nie ma. Inaczej byście nic nie słyszeli. No i co, myślę, że to wygląda bardzo ładnie. Tam na innych polach miałem łopatkę, sprawdzałem to. Korzeń ma do 15 cm, więc naprawdę szukała ta roślina wody na jesieni. O, zobaczcie, sarny. Wszędzie sarny. Ten korzeń naprawdę szukał wody na jesieni, dlatego ma tak naprawdę długi korzeń. No i tam patrzyłem, brałem próbki w paru miejsc. To po 5 pędów, po 6 pędów ma ta każda roślina, czyli dość ładnie się rozkrzewiła. No i teraz idzie 200 kilo sale trosanu na start. Wszystkie pola bez wyjątku tak samo. No jestem na ostatniej działce już, także dużo wam tu chyba nie nagram. No i kończymy sianie nawozu. Tak to wygląda. Przężyta naprawdę nie wyglądają źle. Jestem z nich zadowolony. Widzę, zaraz mi bateria spadnie, także żegnam się z wami. Może coś tam jeszcze potem dogram z bronowania. Także do zobaczenia, cześć. Mam przypięte brony. Wracam od takiego pana żupu, bo byłem mu porównać pole. No i tutaj sobie wyjeździłem teraz poprzeczniak, trochę spróbowałem zagrabić bruzdy po pługu. No i jadąc na pole przejechałem po tym polu. Powiem wam, że przyszedł bez problemu. A teraz przejedziemy przez najbardziej mokre pole, jakie mam. Zobaczymy, co to będzie. Czy będzie w stopa, czy przejdzie bez problemu. Także zakładam kamerę na głowę i lecimy dalej. Mówię, przejeżdżamy przez będziemy jechać przez najmokrzejsze miejsce w polu, jakie mam. Także zobaczymy. Kamerka powinna być dobrze. Także lecimy. Trójka, bo się boję. Pojechałbym czwórką, ale boję się, że jak będzie się kopał, to się może dławić. Sam jestem ciekaw, jak będzie. Jadę po ubitym.
jechałem po tej drodze ubitej. No i siadał lekko, siadał, nie powiem, że nie. Myślę, że jakbym jechał po prostu zaoranym, to by mogło być ciężko jeszcze. Dlatego poczekamy jeszcze z tydzień i ruszamy z pszenicą. Także do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!